Anna Więcławska, jest mi bardzo miło powitać Państwa w pierwszym powakacyjnym wydaniu programu lokalnego. A dzisiejszy program będzie obfitował w szereg informacji z wydarzeń, które miały miejsce w Wąbrzeźnie w ciągu minionego miesiąca. Nie zabraknie także propozycji programowych, w tym relacji z wystawy zabytkowych pojazdów, z akcji Bezpieczne Wakacje oraz Jarmarku Staroci. Serdecznie zapraszam! Agata Król, witam Państwa. Wiadomości tradycyjnie rozpoczniemy od informacji z ratusza. W piątek 31 sierpnia odbył się przegląd gwarancyjny bloku mieszkalnego przy ulicy Macieja Rataja 66A. Członkowie komisji w trakcie oględzin i rozmów z mieszkańcami bloku zbierali informacje na temat usterek w mieszkaniach. W przeglądzie uczestniczyli m.in. inspektor nadzoru budowlanego i wykonawca inwestycji. Komisja stwierdziła wiele usterek w mieszkaniach, które się znajdują w tym budynku. Usterki zostały spisane. Są to wszystko usterki, które zostały nam przekazane przez lokatorów i w tej chwili po spisaniu tych usterek łącznie z wykonawcą i inspektorem nadzoru podejmujemy już ostateczne decyzje co do rozwiązań technologicznych i organizacyjnych, aby po prostu wyeliminować to, co w tym bloku zastaliśmy. W przeciągu około tygodnia powinien być gotowy raport, który ustali przyczyny pęknięć ścian w budynku. Wtedy też wiadomo będzie, jakie poczynione zostaną kroki w celu usunięcia usterek. Wyjaśni się też, czy zgodnie z podejrzeniami mieszkańców blok osiada. W tej chwili trudno mi się wypowiedzieć na dzień dzisiejszy i na tą chwilę taka przyczyna nie została jeszcze ustalona. Niemniej po ustaleniu już tych przyczyn i po ustaleniu terminów, w których wykonawca podejmie się wykonać jakby remont tutaj już tych lokali mieszkalnych, przekażę Państwu informację. Żaden spośród pytanych przez nas mieszkańców bloku nie zgodził się na wypowiedź przed kamerą. Od 1 października rozpocznie się nowy okres świadczeniowy przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie, która ukończyła 18 lat, albo w przypadku, gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia oraz gdy posiada orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 725 zł. Formularze wniosków oraz informacje o niezbędnych dokumentach koniecznych przy ubieganiu się o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego dostępne są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie. Wnioski dotyczące świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2012-2013 są wydawane oraz przyjmowane do 1 września. Miejski Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Wąbrzeźnie wyda w tym roku 1 200 000 zł na inwestycje. Modernizuje i buduje w Wąbrzeźnie sieci wodociągowe i sanitarne. Prace trwają w większości na głównych ulicach miasta. Na ulicy 1 Maja zaplanowano wymianę 9 przyłączy wodociągowych, 2 hydrantów i 7 zasów odcinających. Zaawansowane prace trwają przy budowach kanalizacji sanitarnej na ulicy Żwirki i Wigury, Przejazdowej i Mikołaja Zryńska. Trwa również wymiana 300 metrów sieci kanalizacyjnej i sanitarnej na odcinku ulicy Matejki do ulicy Żeromskiego. We wrześniu pracownicy MZ Cwik będą modernizować sieć wodociągową na ulicy Partyzanta. Natomiast w październiku rozpocznie się też budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na ulicy Modrzewiowej i Jaśminowej. Dodatkowo spółka rozpoczęła proces wymiany wodomierzy wraz z nakładkami do zdalnego odczytu.
Już od 4 września przyjmowane są wnioski o przyznanie stypendium szkolnego. Można je składać do 14 września, a w przypadku słuchaczy Kolegium Nauczycielskiego oraz Nauczycielskich Kolegiów Językowych do 14 października. Aby spełnić warunki ubiegania się o przyznanie stypendium, dochód za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku nie może przekraczać 351 zł za osobę w rodzinie. Osoby, których dochód na jednego członka rodziny jest większy niż 351 zł, ale nie przekracza 456 zł, będą miały prawo do stypendium szkolnego od października. Druki wniosków można pobrać w Urzędzie Miasta w pokoju numer 1. Wakacje to czas remontów w szkołach. W gimnazjum numer 1 wyremontowano świetlicę i stołówkę. Wymalowano korytarze i 9 sal lekcyjnych. Na zewnątrz, przy wejściu do budynku, pomalowano tynki. Naprawiony jest dach nad szatniami i zapleczem sal gimnastycznych. Uczniom przybyło również nowego wyposażenia. Szkoła zakupiła wizualizer, skaner oraz tablicę magnetyczną. Natomiast w szkole podstawowej numer 2 wymalowano 3 sale lekcyjne, odnowiono pokój nauczycielski, toaletę oraz urządzono nowe zaplecze socjalne i dodatkową toaletę. W szkole podstawowej numer 3 odnowiono kuchnię i przyległe do niej magazynki, wymalowano 8 toalet, a w 2 przeprowadzono remont. Wymalowano również pomieszczenie biurowe oraz jedną salę lekcyjną. Samorząd województwa ogłasza nabór do 6. edycji nagród zarządu województwa kujawsko-pomorskiego Stalowy Anioł, przyznawanych osobom wyróżniającym się w pomocy społecznej na rzecz mieszkańców regionu. Przyznawanie dorocznych wyróżnień ma na celu promowanie najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw w tej dziedzinie, nowatorskie osiągnięcia oraz postawy rzetelności i ofiarności wśród pracowników i wolontariuszy. Laureatami mogą zostać osoby lub zespoły będące animatorami zmian, prezentujące twórcze podejście do idei i rozwoju społeczności lokalnych. Wnioski można składać do 30 września. Można je złożyć osobiście w siedzibie Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego. Więcej informacji na stronie www.kujawskopomorskie.pl. Wąbrzyźno otrzymało dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W sumie dofinansowanie otrzymało 26 projektów, w tym projekt z Wąbrzyźna na budowę ścieżki rowerowej, budowę pomostu na Podzamczu oraz oświetlenie przy ścieżkach rowerowych. Całkowita wartość inwestycji wynosi prawie 9 milionów, natomiast dotacja prawie 2 miliony. Łączna długość projektowanych ścieżek rowerowych to 5 765 metrów. Inwestycja realizowana jest w 11 etapach. Budowie ścieżek podlegają m.in. ulice Chełmińska, Żurawia, Grudziącka i Kasztanowa. Pierwotnie inwestycja miała być zakończona w 4 kwartale 2013 roku. Termin ten, ze względu na fakt, iż projekt od kwietnia do sierpnia był na liście rezerwowej, może ulec zmianie. A teraz zapraszam Państwa na informacje ze Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie. Dotychczasowy dach pokrywający ponad 100-letni gmach szkoły wymagał już kompleksowej wymiany. Dzięki wsparciu finansowemu Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie możliwe było zrealizowanie tej inwestycji w te wakacje, tak aby została ona wykonana zanim licealiści zasiądą w szkolnych ławach. Remont rozpoczęliśmy w czerwcu. Myślę, że na 3 września zakończymy. Jest to kapitalny remont dachu uzgodniony z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Przy okazji też poprawiamy nieco tynk będący w górnej zabudowie szkoły. Przy okazji wykonane zostanie nowe otynkowanie górnej części gmachu, co odświeży jego wizerunek, zachowując jednocześnie neogotycki charakter budynku. Jest to możliwe dzięki temu, że wymiana dachu pochłonęła mniej kosztów niż początkowo szacowano. Oprócz nowego dachu wymieniona jest również tzw. blacharka drobnych elementów architektonicznych Wąbrzeskiego Liceum Ogólnokształcącego. W ramach projektu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej do Wąbrzyźna po raz kolejny przyjedzie delegacja z IKE. Przyjazd delegacji odbędzie się w ramach projektu Rozwój Współpracy Partnerskiej w świetle historii poprzez przedstawienie narodowej tradycji oraz lokalnej przedsiębiorczości.
Pobyt gości w Wąbrzeźnie jest zaplanowany w terminie od 7 do 10 września. Program wizyty jest jak zawsze bogaty. W programie ich pobytu zaplanowano m.in. wizyty w przedsiębiorstwach Zaskocz oraz Katarzynki, udział w gminno-powiatowych dożynkach, podczas których zostanie przygotowana wspólna partnerska wystawa, na której przedstawione zostaną biblioteczne regionalia Wąbrzeźna i Zyke oraz lokalne produkty Wąbrzeźna i Zyke. Zaplanowano również wyjazd do miejsca pamięci narodowej w Łopatkach, gdzie odbędzie się zwiedzanie i poznanie historii tego miejsca. W niedzielę spotkają się też z lokalnymi przedstawicielami Polskiego Związku Działkowców. Zwiedzą rodzinne ogródki działkowe Stokrotka i Chemik oraz wezmą udział w debacie na temat ogrodnictwa. Na przyjazd naszych partnerów z IKE otrzymaliśmy dofinansowanie z Fundacji Polsko-Niemieckiej. Jest to dofinansowanie w wysokości 6 tysięcy złotych i z tych środków sfinansowane zostaną takie działania, jak m.in. w części pokryte zostaną koszty noclegów naszych gości. Częściowo oni pokrywają sobie te koszty sami. Poza tym z dofinansowania pokrywamy koszty wyżywienia, koszty usług tłumaczenia oraz transport naszych gości tutaj na terenie Wąbrzeźna. Współpraca Wąbrzeźna i Zyke trwa już od kilku lat. O tym, że współpraca ma się dobrze i w dalszym ciągu się rozwija, świadczą liczne inicjatywy, które do tej pory podjęto. Aktywnie w działania partnerskie włączyli się m.in. strażacy, uczniowie, sportowcy i hodowcy gołębi. Mamy nadzieję, że i tym razem wizyta przyjaciół z IKE poniesie za sobą wiele korzyści i miłych wspomnień. Pszczoły pełnią niezastąpioną rolę w środowisku. Przekonywali o tym pszczelarze z całego województwa, którzy 1 września obchodzili swoje święto. XXIX Wojewódzki Dzień Pszczelarza był okazją do świętowania zakończenia miodobrania. Brać pszczelarska z Kujaw i Pomorza spotkała się, aby podsumować zbiory i podyskutować o planach na następne sezony. Przyjechali do Wąbrzeźna na zaproszenie tutejszego koła pszczelarzy. Nasze koło tutaj działa na terenie całego powiatu wąbrzyskiego, zrzesza pszczelarzy z całego powiatu. No jest nas niewielu, 33 tylko pszczelarzy zrzeszonych. No przeważnie są ludzie w podeszłym wieku. Obchody święta rozpoczęto nabożeństwem w wąbrzeskim sanktuarium. Mszę świętą dziękczynną odprawił krajowy kapelan pszczelarzy, ksiądz prałat Eugeniusz Marciniak. Następnie w uroczystym pochodzie goście przemaszerowali ulicami Wąbrzeźna do Domu Kultury, gdzie odbyła się dalsza część obchodów. Święto ogłaszamy wspólnie w Trójkę za to otwarcie. Wśród gości, którzy przybyli na uroczystość, znaleźli się przedstawiciele władzy centralnej. Poseł Jan Ardanowski, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz poseł Janusz Dzięcioł. Ja jem dużo miodu, bo ja w ciągu miesiąca zjadam gdzieś koło kilograma miodu. Wtedy, kiedy wsiadam na rower i jadę rowerem, też jako napój, który ma mnie ma mi dodać energii, to też jest woda z miodem. Swoje zadania, które spełniają dla społeczności, dla ludzkości. Obecni byli także przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, którzy zgodnie podkreślali, że organizacja Święta Pszczelarzy to wielkie wyróżnienie dla Wąbrzeźna i powiatu wąbrzeskiego. Kiedy pojawił się u nas i prezes zarządu wojewódzkiego i prezes powiatowy i zaproponowali to, że zrobią to w Wąbrzeźnie, przystałem na to oczywiście od razu. Ja wiem, że za tym wiążą się jakieś wsparcie finansowe, jakaś pomoc organizacyjna, ale dla takiego święta to jest wielkie wydarzenie. Nie mogło zabraknąć także duszpasterza pszczelarzy diecezji toruńskiej księdza Jacka Dudzińskiego. Przede wszystkim chciałbym pszczelarzy zapraszać na pielgrzymkę do Częstochowy, co już uczyniłem w czasie mszy świętej, no i w czasie takiej uroczystości pszczelarskiej. Medale te otrzymują Marian Sosnówka, Henryk Otręba, Aleksandra Klimek, Joanna Grześkowiak, Kazimierz Osiński oraz Tadeusz Peszczyński. Podczas uroczystości przedstawiciele związków pszczelarskich wręczali medale i odznaczenia. Wśród nich odznaczenia zasłużone dla rolnictwa oraz medale i dyplomy imienia księdza Jana Dzierżona za wybitne zasługi dla rozwoju pszczelarstwa. Traci też wartości z upływem czasu. Proszę Państwa, literatura podaje przeróżne terminy ważności propolisu.
Uczestnicy mogli także wysłuchać wykładu na temat walorów odżywczych i leczniczych produktów pszczelich. Prelekcję wygłosił ksiądz prałat Eugeniusz Marciniak. Część artystyczną wypełniły występy Orkiestry Dętej Chełmińskiego Domu Kultury, Wesołej Ferajny, Tercetu Ela i Zespołu Książkowianka. Dla uczestników imprezy zagrała także Wąbrzeska Orkiestra Dęta. Święto było ponadto okazją do podsumowania pierwszego Wąbrzeskiego Festiwalu Konkursów o Pszczołach. Podsumowano konkurs plastyczny i fotograficzny, a zwycięzcy zostali wyróżnieni nagrodami. Z okazji obchodów Wojewódzkiego Dnia Pszczelarza park wokół WDK zamienił się w swoisty raj dla wielbicieli każdego rodzaju miodu. Można było zakupić nie tylko ten cenny dar pszczół, ale także inne produkty – świece woskowe, miody pitne czy produkty lecznicze. Sprzedawali je hodowcy z całego regionu. Dzisiaj jest wielokwiatowy, lipowy, gryczany i malinowy. Jeżeli ktoś się skaleczy, coś go ugryzie, cokolwiek się stanie, posmarować tą maścią, testowałem na sobie, nic lepiej nie działa. Polska znajduje się w czołówce europejskiej w hodowli pszczół i produkcji miodu, a to dzięki bogatej tradycji i ostatnio dzięki wykorzystywaniu środków z Unii Europejskiej. Pszczelarstwo w Polsce wykorzystuje najwięcej, jakbyśmy porównali do innych krajów unijnych, bo około 90%. Na sprzęt, pszczoły, leki, na te tematy. Mimo pomocy unijnej polskie pszczelarstwo napotyka wiele problemów, m.in. niepewną pogodę czy choroby pszczół. Ale największy problem to zanieczyszczenie środowiska, w tym poprzez stosowanie środków ochrony roślin szkodliwych dla pszczół. Jeżeli zniszczymy pszczoły, to zniszczymy polskie rolnictwo. To ma swoje konsekwencje i tutaj nie ma nic za darmo. O te pszczoły musimy dbać, bo one są tak naprawdę w rolnictwie najważniejsze. Jeżeli postawisz 3 ule przy plantacji rzepaku, to możesz liczyć na 20-30% lepszy zbiór tego rzepaku. To są konkretne pieniądze, to się wszystko da wyliczyć. Jednym z istotnych problemów braci pszczelarskiej jest także brak zainteresowania młodych ludzi hodowlą cennych owadów. Próbujemy też w regionie ten problem rozwiązywać poprzez ogłoszenie własnego programu dla początkujących pszczelarzy. W tym roku myślę, że opracujemy już podstawy funkcjonowania tego programu, a w następnych latach będziemy już fizycznie wspomagać nowych, młodych pszczelarzy, którzy się tą pasją chcieliby zająć. Tymczasem polski rynek zalewają miody z zagranicy, w tym spoza Unii Europejskiej. Przedstawiciele Polskiego Związku Pszczelarzy radzili więc, jak rozpoznać dobry polski miód. Dlatego ja zawsze mówię, że należy kupować od pszczelarza z pasieki, który ma etykietę. Na każdej etykietce z tyłu jest zawsze miejsce na nazwisko i imię tego pszczelarza, numer identyfikacyjny weterynarii. Jeżeli rzeczywiście miód jest nie taki, jakby nam się wydawało, bo my kupujemy z myślą, że on jest wspaniały, to zawsze można temu pszczelarzowi oddać. Na szerszą relację z 29. Wojewódzkiego Dnia Pszczelarza zapraszamy w jednym z kolejnych programów. W minioną niedzielę amfiteatr na Podzamczu znowu ożył, a to za sprawą producentów rolnych, którzy przyjechali do Wąbrzeźna promować wieprzowinę. Cieszymy się bardzo, że możemy tutaj gościć. Chcieliśmy podziękować przede wszystkim panu burmistrzowi. Produkcja trzody chlewnej i konsumpcja wieprzowiny mają w Polsce długie tradycje. Dlatego też Krajowy Związek Grup Producentów Rolnych, Izba Gospodarcza, popularyzuje to mięso, organizując ogólnopolskie festiwale wieprzowiny. Druga edycja tej imprezy miała miejsce właśnie w Wąbrzeźnie. Z inicjatywą o jej organizację wystąpił burmistrz Leszek Kawski.
Województwo kujawsko-pomorskie jest drugim, można powiedzieć, w Polsce co do wielkości produkcji rolniczej. I nasz zakątek tutaj ziemi powiatu wąbrzyskiego oczywiście bardzo rolniczy. Nie możemy od tych korzeni się przecież odrywać. Dlatego święto wieprzowiny, które było robione w Polsce, w Gdańsku, Poznaniu, zadzwoniłem do organizatorów, dlaczego nie chcecie zrobić wśród rolników na ziemi rolniczej. Przystali na to od razu. Program Festiwalu Wieprzowiny obejmował dwa dni ostatniego weekendu wakacji. W sobotę w sali konferencyjnej firmy Ampol Merol, partnera organizacyjnego imprezy, odbyła się konferencja pod nazwą Wieprzowina jutra. Najważniejsze jest zdrowie. Znowu to jest kwestia złotówek, ale kolejne złotówki można w pewnym zaoszczędzić. Uczestnicy konferencji mieli okazję wysłuchać ciekawych prelekcji dotyczących m.in. żywienia trzody chlewnej. Mieliśmy nam jako wykładowcę profesora Krzysztofa Lipińskiego z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Byli też goście z Niemiec, lekarze weterynarii, którzy przedstawili bardzo interesujące wykłady na temat odchowu właściwego tuczników, jakości dzisiejszej wieprzowiny, a także zasad żywienia, które mają wpływ na jakość tej wieprzowiny. Kuweczkę i schabik z tych oto składników przygotują swoje pyszne szaszłyki. Z kolei w niedzielę, 2 września, festiwal zagościł na terenie Podzamcza. Niewątpliwie jedną z najciekawszych atrakcji były grillowe potyczki VIP-ów. W odpowiedni sposób i w odpowiedniej temperaturze opiekane i przygotowywane, a my się temu przyglądamy na festiwalu wieprzowiny w Wąbrzeźnie. Uczestnicy przygotowywali szaszłyki z mięsa wieprzowego. O puchar prezesa Ampol Merol walczył m.in. burmistrz Wąbrzeźna Leszek Kawski. Jeżeli chodzi o puch, nie przyznaję. Pierwszy raz w życiu coś robię. Niemożliwe i nie wierzę, panie burmistrz. Pierwszy raz to prawda? W życiu coś robię. Komisja konkursowa po degustacji jednogłośnie zdecydowała, że największą inicjatywą własną wykazał się i tym samym zwyciężył w rywalizacji poseł Zbigniew Giżyński, któremu pomagał syn. Syn mi bardzo dzielnie pomagał, więc mieliśmy małą przewagę nad kolegami, którzy grillowali te szaszłyczki samodzielnie, ale bardzo się cieszymy. To będzie najpiękniejszy puchar w domu, bo syn wprawdzie tańczy, taniec towarzyski, ma kilka pucharów tanecznych, ale takiego okazałego jeszcze nie ma. W konkursie kulinarnym o tytuł najlepszej potrawy z wieprzowiny walczyły także restauracje, w tym przedstawiciele Wąbrzeźna. Restauracja Malta, Oaza, Bonanza oraz Wąbrzeski Dom Kultury. Świnki, nakręcamy jej wonek. W tym momencie jej świnka leci prosto do pani. Jury, do którego zaproszono przedstawicieli publiczności, pierwsze miejsce przyznało restauracji Bonanza. Furorę zrobiła rolada serowa z farszem, z mięsa mielonego i z pieczarkami. Było widać, jak ludziom się jednak najbardziej to podobało. Oprócz wystaw rolniczych i kulinarnych, organizatorzy imprezy zadbali także o atrakcje dla dzieci. Oprócz tego nie mogło zabraknąć degustacji. Ocenie smakoszy zostały poddane swojskie wyroby z wędzarni, grillowana kiełbasa oraz pieczone prosie. Jednak najwięcej Wąbrzeźnian przyciągnęły zespoły muzyczne, które swoimi występami uświetniły festiwal wieprzowiny. Gwiazdą wieczoru był popularny zespół RH+, który przyciągnął szeroką widownię. Zespół, istniejący na polskim rynku muzycznym od 1996 roku, zachęcił do wspólnego śpiewania m.in. swojego największego hitu pod tytułem Po prostu miłość. Znacie czy nie? Złączymy, no to śpiewacie. Ale ogólnopolski festiwal wieprzowiny był przede wszystkim ukłonem w stronę rolników, którzy hodują trzodę chlewną, a spotykają się z niemałymi przeszkodami. Pasze są niezwykle drogie, a ceny nie nadążają rzeczywiście za paszą. Spadło oczywiście od kilku lat pogłowie wieprzowiny w Polsce. Podstawowym problemem naszych producentów jest też to, że zostały zamknięte fermy, które produkowały prosięta. To się przestało opłacać. Zaczęliśmy ogromne ilości prosiąt sprowadzać z zagranicy, co niejako osłabia nasz wewnętrzny rynek. Wieprzowina jest najchętniej spożywanym mięsem w naszym kraju. Statystyczny Polak spożywa jej około 42 kg rocznie, co stanowi 57% kupowanego przez nas mięsa.
Drugim rodzajem takiego mięsa, jakie jest spożywane w dużych ilościach, to jest drób. A drobiu spożywa Polak przeciętny tylko 26 kg na osobę. Więc jak widzimy, wieprzowina jest ciągle podstawą naszego wyżywienia. Zarówno sobotnia konferencja, jak i niedzielny festiwal zostały sfinansowane z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego. Wystawa jubileuszowa, koncert organowy, wprowadzenie relikwii Jana Pawła II to wydarzenia, które uświetniły 10. rocznicę koronacji obrazu Matki Bożej Brzemiennej. I Syn, i Duch Święty. Amen. Kult maryjny w Wąbrzeźnie sięga średniowiecza. W 1685 roku z Kowalewa sprowadzono wizerunek Matki Bożej. W 1971 roku po przeprowadzonych pracach konserwatorskich stwierdzono, że obraz przedstawia Maryję Brzemienną. W 2002 roku, 15 maja, papież Jan Paweł II pobłogosławił koronę dla Matki Bożej z Wąbrzeźna, a 14 sierpnia 2002 roku, 10 lat temu, biskup toruński Andrzej Suski ukoronował wizerunek Maryi. Była to pierwsza koronacja wizerunku maryjnego w diecezji toruńskiej. W tym roku, 14 sierpnia, odbyły się uroczystości 10. rocznicy koronacji. O godzinie 16 w galerii Wąbrzeskiego Domu Kultury otwarto wystawę Z Matką Bożą Wąbrzeską przez wieki, ukazującą dzieje wąbrzeskiego sanktuarium i jego współczesność. Specjalnym gościem był biskup toruński Andrzej Suski. Kiedy dowiedziałem się w swoim czasie o tym dawnym kulcie maryjnym tutaj, to po rozmowie z księdzem proboszczem postanowiliśmy wskrzesić i ożywić ten kult i myślę, że ta sprawa się przyjęła. Przyjęła się wraz z tą uroczystą koronacją wizerunku Matki Bożej. Następnie podsumowano konkurs plastyczny z Wąbrzeską Królową przez wieki. Pierwsze miejsce zajęła Natalia Nędza, drugie Wiktoria Moskal, a trzecie Natalia Karpińska. Wyróżnienia otrzymali Klara Wojnowska, Martyna Szymańska, Izabela Bauza, Alicja Wróblewska, Kamil Murawski i Maria Otręba. Obie wystawy są czynne do 30 września. Warto zaznaczyć, że na uroczystości przybyli pielgrzymi z Chełmonia, Kowalewa czy Zielenia. O godzinie 17 w kościele świętych apostołów Szymona i Judy Tadeusza rozpoczęła się msza święta witencji matek diecezji toruńskiej, mieszkańców parafii wąbrzeskich, pielgrzymów i wszystkich czcicieli Matki Bożej pod przewodnictwem biskupa Andrzeja Suskiego z udziałem biskupa Józefa Szamockiego. W trakcie mszy do wąbrzeskiej fary wprowadzono uroczyście relikwie błogosławionego Jana Pawła II. Poświęcono również nowy instrument organowy, po czym zgromadzeni w kościele mogli wysłuchać koncertu organowego. Poświęcono też kopię obrazu Matki Bożej umieszczoną w barokowym feretronie, w którym początkowo znajdował się oryginalny wizerunek z nałożoną srebrną sukienką. Powrócono tym samym do tradycji procesji z obrazem. Kopię wizerunku umieszczono na placu Jana Pawła II, gdzie wierni składali przed nim kwiaty, dokonując aktu zawierzenia. Następnego dnia, 15 sierpnia, w święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, odbył się odpust parafialny, a w trakcie mszy poświęcono pojazdy oraz korony żniwne. Nie zabrakło również tradycyjnych kramów odpustowych. Następne uroczystości maryjne w naszym mieście już za rok. Już 8 września w sobotę Wąbrzeźno będzie gospodarzem gminno-powiatowych dożynek. Już 8 września w sobotę Wąbrzeźno będzie gospodarzem gminno-powiatowych dożynek. Dożynki to święto wywodzące się jeszcze z czasów słowiańskich. Obchodzi się je na zakończenie żniw. Z biegiem lat stały się jednym z najpopularniejszych świąt rolniczych. W tym roku gminno-powiatowe dożynki odbędą się w Wąbrzeźnie. O godzinie 13 w kościele Matki Bożej Królowej Polski odbędzie się msza święta, po czym nastąpi przemarsz korowodu dożynkowego na plac Jana Pawła II. Po oficjalnym otwarciu dożynek, przywitaniu gości, ceremonii wręczenia chleba, przemówieniach i wręczeniu odznaczeń i dyplomów dla rolników wystąpi zespół Młody Toruń. O 16.30 podsumowane zostaną konkursy Najpiękniejszy ogródek przydomowy, Piękna zagroda oraz Najładniejszy wieniec dożynkowy powiatu wąbrzeskiego.
Okazję do zaprezentowania się będą miały miejskie placówki oświatowe, zespół Biesiada Polska i zespół Chanel. Na 20.30 zaplanowany jest dancing na Podzamczu. Ponadto chętni będą mogli przejechać się bryczką na ulicy Kopernika, zapoznać się z kramami i stoiskami na rynku. Dla najmłodszych przygotowane zostanie mini Wesołe Miasteczko. Będą też miały miejsce wystawy sprzętu rolniczego i Chełmżyńskiego Klubu Hodowców Gołębi Rasowych. Swoją wystawę zaprezentuje też Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wąbrzeźnie. W uroczystościach dożynkowych weźmie też udział delegacja z partnerskiego miasta Zike, która będzie miała okazję zapoznać się z polskimi tradycjami rolniczymi. Warto dodać, że tegoroczne gminno-powiatowe dożynki odbywają się w 25. rocznicę centralnych dożynek państwowych z 1987 roku. Do udziału w gminno-powiatowych dożynkach serdecznie zapraszają starosta wąbrzeski Krzysztof Maćkiewicz i burmistrz Wąbrzeźna Leszek Kawski. 24 sierpnia w Urzędzie Stanu Cywilnego odbyło się uroczyste wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Tym razem swój jubileusz obchodzili państwo Teresa i Bolesław Topolewscy. Za zgodność i trwałość pożycia małżeńskiego, za trud pracy i wyrzeczeń poniesionych dla dobra swojej rodziny, jubilaci zostali odznaczeni medalami nadanymi przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W imieniu prezydenta odznaczenia wręczył zastępca burmistrza Wojciech Bereza. Spotkanie odbyło się w sympatycznej, rodzinnej atmosferze. Były gratulacje, kwiaty, upominki i życzenia oraz tradycyjna lampka szampana. Nie brakowało również opowieści o tym, jak poznali się małżonkowie. Na jednym z wieczorków w ówczesnych czasach pojawiła się moja żona. No i myślę sobie, laska, trzeba ją troszeczkę się nią zainteresować. No i oczywiście tak, żeśmy się tam zaczęli najpierw migowo dogadywać, później już w rzeczywistości. No i jak żeśmy się tak już naprawdę dobrze poznali, zadecydowaliśmy, że jednak nadajemy się na małżeństwo. Choć nie istnieje jedna i właściwa recepta na udane małżeństwo, warto pytać o sekret szczęśliwego pożycia małżeńskiego. Ta przysięga, którą się składa w czasie zawierania związku małżeńskiego, czy w Urzędzie Stanu Cywilnego, jeżeli jest stosowana w życiu cały czas, no to można trwać i szczęśliwie. Jubilatom życzymy kolejnych szczęśliwie spędzonych wspólnie lat i wszelkiej pomyślności. Sierpień to czas ogólnopolskiej akcji Warta Wędrownicza, w której swój udział miało również Wąbrzeźno. Warta Wędrownicza 2012 to akcja harcerska zorganizowana przez Referat Wędrowniczy Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej Związku Harcerstwa Polskiego. Impreza składa się głównie z dwóch części. Pierwszą jest część wędrówek, czyli po całym województwie odbywa się w tym samym czasie kilka wędrówek. Każdy z patroli wybiera jedną najbardziej odpowiadającą sobie wędrówkę. A kolejną częścią jest część zlotowa. W tym roku odbywa się ona w ośrodku harcerskim w Funce w okolicach Chojnic. Przez pierwsze 3 dni uczestnicy przemierzali krainy województwa kujawsko-pomorskiego. Wędrownicy mieli okazję zobaczyć i zwiedzić m.in. Toruń, Bydgoszcz, Bory Tucholskie, Inowrocław, ruiny zamków, fortów czy bunkrów. Organizatorem trasy, której jednym z przystanków było Wąbrzeźno, jest chówiec Związku Harcerstwa Polskiego w Golubiu-Dobrzyniu. Jako organizatorzy jesteśmy harcerzami z Golubia-Dobrzynia i chcieliśmy przyjezdnym patrolom pokazać okolice naszego miasta i właśnie miasta Wąbrzeźna. Patrole, które przyjechały na trasę, przechodziły również przez Chełmonię, tam mieliśmy nocleg, przez Kowalewo Pomorskie. Harcerzy przybyli do Wąbrzeźna, mieli zapewniony nocleg w szkole podstawowej nr 3 oraz wspólne wyjście na basen. Jeśli chodzi o uczestników, było ich około 60 i przyjechali niemalże z całej Polski, z Białegostoku, Szczecina, Gliwic czy Poznania. Harcerzy, choć bardzo zmęczeni, cieszyli się, że przywędrowali do Wąbrzeźna i z niecierpliwością czekali na kolejne dni zlotu.
Patrole harcerskie z całej Polski zmierzały w kierunku Harcerskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Funce, gdzie odbyła się część zlotowa. Podczas dni zlotowych przygotowano dla wędrowników cykl zajęć programowych, warsztaty, wieczorne koncerty oraz akademicką kawiarenkę. Myślę, że także to był główny cel w ogóle przyjazdu tutaj, żeby się po prostu dobrze bawić, poznać nowych wędrowników, nowe środowiska, których jeszcze nie poznaliśmy i może nawiązać jakieś nowe kontakty, znajomości. Myślę, że to był główny nasz cel. Warta Wędrownicza 2012 to już 10. edycja tej akcji. Co roku organizowana jest w innym województwie. Tym bardziej powinien cieszyć fakt, że Wąbrzeźno znalazło się na mapie wędrówki. Powiatowe Koło Polskiego Związku Niewidomych świętowało Dzień Białej Laski. I dlatego się cieszę, że jestem w Wąbrzeźnie, gdyż Wąbrzeźno ostatnio pokazało, że nie tylko ma największy procent osób niewidomych zatrudnionych, jeżeli chodzi o powiaty, co jest dużym sukcesem, aż zawsze koła też. Mimo, że Międzynarodowy Dzień Białej Laski obchodzony jest 15 października, Wąbrzeskie Koło obchodziło je w tym roku 8 sierpnia. Na spotkaniu w Gminnym Ośrodku Kultury w Książkach obecnych było ponad 80 członków koła, a także przedstawiciele zaprzyjaźnionych kół Zbrodnicy, Golubia Dobrzynia, Grudziądza i Inowrocławia, a także przedstawiciele samorządów, wicestarosta Bożena Szpryniecka i sekretarz miasta Wąbrzeźna Dorota Stępska, która odebrała w imieniu burmistrza miasta Leszka Kawskiego odznakę Przyjaciel Niewidomych. Że pani mu to przekaże i też nasze podziękowania za to właśnie duże, dobre, wielkie serce dla niewidomych. Prócz burmistrza Leszka Kawskiego odznaczenia otrzymali też wójt gminy Książki Jerzy Polcyn i dyrektor Banku Spółdzielczego w Golubiu Dobrzyniu oddział Wąbrzeźnie Joanna Gierszewska. Spotkanie było okazją do przedstawienia sprawozdania z działalności koła za miniony rok, ale przede wszystkim do spotkania integrującego członków koła. W tamtym roku byłem w grupie Poznaj Siebie 2, no i tak zaczerpnąłem dużo wiedzy, poznałem wspaniałych ludzi, ich problemy, ich troski. No zawsze w grupie jest inaczej. Po oficjalnej części zaprezentowały się młode piosenkarki z Gminnego Ośrodka Kultury w Książkach. Wąbrzeskie Koło Polskiego Związku Niewidomych działa od 41 lat i zrzesza obecnie 158 dorosłych i 18 dzieci. Członkowie koła uczestniczą obecnie w projekcie Poznaj Siebie 3. Możemy się cieszyć, że to się rozwija, jest współpraca między powiatami. Na pewno to, że organizujemy coraz więcej spotkań takich integracyjnych, jakichś wyjazdów. Jedno, co mnie tak bardzo cieszy, to to, że po prostu nawet jeżeli nie uda się czasami zdobyć środków na sfinansowanie jakiegoś przedsięwzięcia, to wówczas, jeżeli puszczę takie hasło, powiedzmy, tak to nazwę, do swoich członków, że robimy taki wyjazd tu czy tam, odbija się to takim echem, że wszystko jest na tak. Uczestnicy spotkania bawili się razem aż do wieczora. 2 sierpnia, jak co roku, z Wąbrzeźna ruszyła piesza pielgrzymka do Sanktuarium Maryjnego na Jasnej Górze. Tradycja pielgrzymowania przed obraz Matki Bożej Częstochowskiej sięga w Polsce średniowiecza. Od wieków pątnicy wyruszali z rodzinnych miejscowości, by pieszo dotrzeć do tego najważniejszego sanktuarium maryjnego w Polsce. W tym roku z Wąbrzeźna wyruszyła 30. pielgrzymka piesza na Jasną Górę. Łącznie ponad 120 osób uczestniczyło w pielgrzymce w grupie zielonej. Wśród nich byli księża, diakoni, klerycy, siostry pasterki z Jabłonowa, ale przede wszystkim parafianie, którzy jak zawsze tłumnie reprezentowali nasze miasto u stóp twierdzy jasnogórskiej. Pielgrzymka jest zawsze takimi rekolekcjami w drodze, czyli powtórzenie pewnej lekcji, do której chcemy powrócić, pewne nawrócenie, pewne powierzenie jakiejś intencji, z którą idziemy, za kogoś czy za czyjeś nawrócenie i niesiemy to do tronu jasnogórskiej Pani. Choć do tego dochodzą również bardzo przyziemne problemy, jak pęcherze czy obolałe nogi. Oczywiście wiadomo, że na pielgrzymce trzeba się liczyć z tym trudem, który
te bąble czy pęcherze, które są, otarcia i tak dalej, ale to wszystko trzeba przezwyciężyć z tego względu, że ta intencja, która nas prowadzi, z którą idziemy, ona nas też podnosi. Oczywiście oprócz aspektu religijnego, duchowego, atutami pielgrzymki są jej sprawy przyziemne. Wakacje na plaży minęły w istnie rajskim klimacie, a to za sprawą nie tylko palm, ale i szeregu atrakcji. Projekt Plaża to akcja, która powstała z myślą o mieszkańcach Wąbrzeźna, którzy chcieli w miłej, rodzinnej atmosferze spędzić czas wakacji. Ja uważam, że akurat no, rodzinne spędzanie czasu na plaży, tak, czyli jak gdyby pokazanie dzieciom, że można poćwiczyć karate czy uprawiać inne sporty, ale wychodząc na zewnątrz, zamiast siedzieć w domu, jest dużo lepsze od tego i lepiej będzie im służyć. Tak więc no, próbujemy no, zachęcać młodzież i zwłaszcza rodziców, żeby jednak wyciągnęli dzieci i przyszli nawet sobie chociaż popływać. Pierwszym dużym wydarzeniem, które miało miejsce podczas wakacji, było grillowanie pod palmami, podczas którego mieszkańcy mieli możliwość po raz pierwszy zobaczyć na własne oczy przygotowane przez organizatorów palmy. Następną atrakcją był rockowy weekend, podczas którego wystąpiły takie zespoły jak Banał, Goodway i Eternity. Dla spragnionych bardziej aktywnego wypoczynku przygotowano pokaz karate prowadzony przez Krzysztofa Sosnówkę. Na kolejny weekend z palmami mieszkańcy musieli czekać aż do 15 sierpnia, z tym, że tym razem palmy towarzyszyły nam na plaży aż 5 dni. Środa, średnio ze słońcem, przyjechał Mustang, firma Armo tutaj no, pozwoliła wszystkim dzieciom robić sobie zdjęcia w samochodzie, więc myślę, że dosyć fajna atrakcja. Czwartek, SK Summer City, przyjechał samochód specjalnie dla nas z redaktorami z Eski, z Radia Eski. Zrobili show, zrobili wywiady, byliśmy na antenie, tak więc myślę, że też coś zupełnie innego. Gościliśmy także firmę z Warszawy, laboratorium, które zajmuje się zabawą z ciekłym azotem. Po dwóch dniach z atrakcjami skierowanymi do najmłodszych przyszedł czas na SK Beach Party na wąbrzeskiej plaży, które przyciągnęło dużą ilość młodzieży, która bawiła się do późnych godzin nocnych przy dźwiękach muzyki elektronicznej. Na sam koniec weekendu na plażowiczów czekało prawie 500 słodkich muffinków przygotowanych przez firmę Zaskocz, które można było otrzymać za udział w różnego rodzaju konkurencjach. Natomiast w piątek, 25 lipca, w kawiarni za sceną odbył się koncert Krzyszka Kowalika i przyjaciół. Przybyli liczni goście, mogli posłuchać szantów, ale i nie tylko. 1 września podczas spotkania z dziećmi Artur Cieciurski, zwycięzca drugiej edycji programu You Can Dance Po Prostu Tańcz, prezentował najmłodszym kilka podstawowych układów tanecznych. Ze względu na dużą popularność tzw. palmowych weekendów, organizatorzy planują zorganizować jeszcze jeden weekend z palmami, który ma się rozpocząć 7 września. 12 sierpnia w Wąbrzeźni odbyło się niecodzienne nabożeństwo Kościoła Zielonoświątkowców. Kościół Zielonoświątkowców to jeden z największych w Polsce kościołów protestanckich, zrzeszający ponad 23 tysiące członków. Jego przedstawiciele mieszkają także w naszym mieście i to właśnie dla nich zorganizowano to nabożeństwo. Działamy tak w całej Polsce. Jesteśmy kościołem, który jest zarejestrowany, jest kościołem legalnym. Posiadamy konkordat, więc działamy legalnie. Czasami niektóre społeczności myślą, że kościół protestancki jest jakąś sektą. To są kościoły, które są zarejestrowane na takich samych prawach jak kościół katolicki w Polsce. Pod względem wielkości Kościół Zielonoświątkowy w tej chwili jest największym kościołem protestanckim w Polsce. Dzień wcześniej, 11 sierpnia, na Wąbrzeskim Rynku przeprowadzona została akcja ewangelizacyjna przeciwko uzależnieniom, zorganizowana przez Zielonoświątkowców. Kościół Zielonoświątkowy przede wszystkim opiera się na Słowie Bożym, czyli na Biblii. I staramy się, pomijając tradycje, praktykować to, co jest w Słowie Bożym napisane. Staramy się, żeby ten przekaz, który Pan Jezus dawał nam oraz Jego uczniowie, przekazywać dalej. Czyli podstawą jest Biblia i na tej podstawie Biblii staramy się żyć i postępować.
Nabożeństwo zielonoświątkowców odbyło się w Wąbrzeskim Domu Kultury. Przybyli na nie, oprócz wyznawców tego kościoła, także mieszkańcy Wąbrzeźna zainteresowani tym wydarzeniem. W nabożeństwie prócz modlitw dominował śpiew i muzyka. Według zasady kto śpiewa, podwójnie się modli. Czas wakacji obfitował wiele wydarzeń, nie tylko kulturalnych. 22 lipca na placu Jana Pawła II odbyła się wystawa zabytkowych pojazdów. W zdarzeniu tym wzięło udział 50 wystawców z całego województwa, ale i nie tylko. Organizatorem wystawy był Urząd Miasta Wąbrzeźno, a koordynatorem Wąbrzeski Dom Kultury. Imprezę otworzył wystrzał z piszczeli wykonany przez Mieczysława Łatę, który pochodzi z Radzynia Chełmińskiego. Pan Mieczysław wybijał również monety z podobizną ojca Bernarda z Wąbrzeźna i herbem miasta. Była wybita z okazji pierwszego jarmarku bernardyńskiego, zorganizowanego w Wąbrzeźnie w bieżącym roku w ramach Dni Wąbrzeźna. Jednak główną atrakcją było niemal 70 zabytkowych samochodów, motocykli, pojazdów rolniczych oraz strażackich. Nie lada atrakcją dla mieszkańców miasta było zrobienie sobie pamiątkowego zdjęcia z ulubionym samochodem. Jednym z największych pojazdów był Jelcz 043. Autokar został zamówiony do filmu. 29 czerwca mieliśmy sesję zdjęciową w Gdańsku, w stoczni. Występował będzie w filmie Wałęsa i po prostu no, tam gra jako rolę wywożących pracowników ze stoczni gdańskiej na tą pacyfikację. Autobus pochodzi z roku 1964 i został wyprodukowany przez jelczańskie zakłady samochodowe. Autobus ten od początku służył fabryce śrub w Łańcucie. Odkupił go prywatny inwestor, który używał go jako magazyn owoców i warzyw. W 2008 roku udało się obecnemu właścicielowi odnaleźć go i kupić. Pojazd był w stanie do kapitalnego remontu. Renowacja samochodu trwała rok. Obecnie autokar jest w pełni sprawny i zachwyca wszystkich swoim wyglądem. Najstarszym samochodem na wystawie okazał się Adler z 1934 roku. Uznany za jeden z najpiękniejszych niemieckich samochodów, budził ciekawość nie tylko znawców motoryzacji. W miarę oryginalny, brakuje jeszcze kilka części, ale nie staramy się tych części założyć jakichś innych, tylko po prostu czekamy na oryginalne. Ten samochód był kupiony w 2000 roku, tak gdzieś okazyjnie po prostu zobaczyliśmy, że taki fajny samochód stoi. Był mocno zardzewiały, pordzewiały, no, dziury w podwoziu, w nadwoziu się znajdowały, no i przez 4 lata został doprowadzony do takiego stanu. Nagrodę za najlepiej odrestaurowany pojazd zabytkowy zdobył Ford Mustang rocznik 1967. Samochód ten docelowo miał być kierowany przez młodych ludzi, więc symbolizuje wolność i siłę. Galopujący koń na czerwonych, białych i niebieskich paskach symbolizuje amerykańskie korzenie. Najbardziej podoba mi się Ford Mustang i Jacek Obra, gdyż Mustang to jest klasyczny samochód amerykański, przedstawia grupę aut Muscle Cars. Zapraszam to jest serdecznie pana Przemysława. No po prostu klasyka motoryzacji. Natomiast nagrodę za najbardziej odjechany pojazd otrzymał Triumph Spitfire MK4, który przybył na wystawę z Holandii. Mój mąż ma go już od lat, dba o niego, czasami się śmieję, że bardziej jako żonę. Jeździ tym akurat samochodem w Polsce, zna rejon tutaj, Pomorza i Kujaw więcej i bardziej dokładnie jak ja, szczerze mówiąc. W zasadzie w każdy weekend jest gdzieś w Stolnie, w Chełmnie, w Wąbrzeźnie, w Golubiu, to jest jego pasja. Oprócz samochodów można było obejrzeć pojazdy rolnicze, które używano tuż po wojnie. Pomysł był trochę taki już od młodych lat, nie? I potem przez kilka lat trzeba było pracować, a teraz już troszkę przyszło takiego wolniejszego czasu i trzeba było się tym zająć, żeby to coś ocalało po nas, nie? Żeby to nie wszystko zostało gdzieś tam zmarnowane na złomie czy gdzieś wywiezione, tylko żeby to było nasze dziedzictwo kultury, nie? Tak jest chyba dobrze, tak jest lepiej, nie? Miłośnicy pojazdów rolniczych mieli okazję podziwiać m.in. traktory C45, C451, mockarnię i prasę stacjonarną.
obserwatorzy przybyli na wystawę już obwieścili sukces imprezy. Warto takie coś tutaj oglądać, bo ja nie jestem młodym, ale na przykład stojąc tu przy tym motocyklu, to jeszcze takiego nie widziałem. Znam SHL-ki, znam tu Junaki, znam MZ-ki, Tropiki, no ale akurat ten model to jest super, bo widzę, że to jest wszystko oryginalne tutaj. Myślę, że rzeczywiście warto jest oglądać, bo to one powoli giną już. Co możemy dużo przypomnieć. Jakie to były czasy, ten czas. Na pewno dzisiaj możemy powiedzieć, że te stare samochody przeżyły już te nowe, bo te nowe nie wytrzymują tyle, co z lat 60. i jeszcze wcześniej. Imprezę uświetnił występ łasińskiego zespołu reggae pozytywnie. Mamy dzisiaj wyjątkowych gości w dominującej mierze. Osoby obecne na tej wystawie to znajomi, przyjaciele, rodzina, bohatera dzisiejszego dnia, pana Krzysztofa Kłosińskiego. Poproszę o wielkie brawa. 25 lipca w Wąbrzeskim Domu Kultury odbyło się uroczyste otwarcie wystawy pod tytułem Moje Hobby Krzysztofa Kłosińskiego. Artysta zajmuje się modelarstwem, tworzy repliki słynnych zamków i statków. Wśród jego modeli znajdziemy m.in. zamek z Wąbrzeźna czy Golubie Dobrzynia. Dzięki panu Marcinowi Chrzanowskiemu do internetu weszliśmy. No, zaczęło się od zamku Wąbrzeskiego, a potem już zamek Golubski, Wąbrzeski, Kościół właśnie. Na wystawę przybyli licznie koledzy i przyjaciele autora, którzy jak on są podopiecznymi warsztatów terapii zajęciowej. Znamy wszyscy waszego kolegę Krzysztofa. Wiemy o tym, że pracowicie te swoje statki, te swoje zamki kleił od dawna. W swoją pracę autor wkłada wiele serca, przez co czas spędzony nad modelami daje mu dużo satysfakcji. Nie wstaje również w swoich planach. No, mam zamiar zrobić hiszpański galeon. Mam szkic właśnie hiszpańskiego galeona. Będzie miał, jak się uda, to około metra będzie miał długości. Zapraszam do obejrzenia statków, zamków i wyobraźcie sobie, ile trzeba mieć fantazji, ile trzeba mieć samozaparcia, żeby to zrobić. To nie jest takie proste. Krzysiu, proszę. Wystawa stworzona z ponad 60 tysięcy patyczków mieści się w Wąbrzeskim Domu Kultury. Można ją oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Akcja, której współorganizatorem był Wąbrzeski Dom Kultury, miała na celu przekazanie nie tylko dzieciom, ale i ich rodzicom, jak należy dbać o bezpieczeństwo podczas wakacji. Policjanci, strażacy, ratownicy medyczni, jak i leśniczy dali mieszkańcom wiele cennych rad, które mogą pomóc w bezpiecznym spędzeniu wypoczynku. Na przybyłych czekało wiele atrakcji, m.in. pokaz dresury psów, w którym uczestniczyło 5 psów rasy owczarek niemiecki wraz z opiekunami. To jest pies Brutus. O, ja służę z nim już 5 lat, ogólnie od 5 lat, od 2007 roku. Pies już ma 6 lat, 9 lat życia pies służy w policji. Po 9 latach po prostu przychodzony jest do nas jako przewodników psów. Wąbrzeska Policja przygotowała również konkursy z nagrodami, a także umożliwiła mieszkańcom znakowanie swoich rowerów na wąbrzeskim rynku. Przede wszystkim zależy nam na tym, żeby rower posiadał cechy identyfikacyjne. Taki numer roweru jest zapisany u nas w systemie. W przypadku kontroli rowerzysty jest możliwość odczytania tego numeru i sprawdzenia, czy rower nie pochodzi z kradzieży. Oczywiście nie jest to jedyna okazja, by zabezpieczyć swój pojazd. Bezpłatnie można tego dokonać codziennie w Komendzie Powiatowej Policji w Wąbrzeźni. Mamy pytanie.
Poza policjantami swoje atrakcje przygotowali również strażacy. Z okazji dzisiejszej tutaj imprezy dotyczącej bezpieczeństwa w czasie wakacji strażacy przygotowali taki konkurs chodzenia na skrzynki plastikowe. Im wyżej się wejdzie, tym większe szanse na wygranie. Oczywiście też z okazji, korzystając z możliwości spotkania się tutaj z dziećmi i młodzieżą, przygotowaliśmy też taką informację dotyczącą zachowania się osób dorosłych i młodzieży w czasie takich nietypowych zjawisk pogodowych typu huragany i silne wiatry. Strażacy przestrzegali mieszkańców przed tym, jak należy się zachować w trakcie pożaru oraz by uważać podczas wypoczynku na kontakty z owadami. Ratownicy z Nowego Szpitala w Wąbrzeźnie oraz Akademii Pierwszej Pomocy prezentowali na manekinach podstawowe zasady postępowania przy udzielaniu pierwszej pomocy. Zainteresowanie jest bardzo duże. Chętnie pytają, dotykają, oglądają sprzęt, który jest, ale też przede wszystkim chcą ćwiczyć. Mamy tutaj różne manekiny. Na każdym manekinie chcą przetrenować, chcą dowiedzieć się, jak udzielać pierwszej pomocy. To bardzo fajnie, dlatego że na tym etapie takiego początkującego dziecka jesteśmy w stanie mu przekazać podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy. Natomiast dalej w przyszłości, jak pójdzie do szkoły, na pewno na jakiś kurs czy zajęcia z pierwszej pomocy trafi, będzie mógł tą wiedzę sobie odświeżyć. Ratownicy podkreślali, że ważne jest to, abyśmy o bezpieczeństwo w pierwszej kolejności dbali sami, by uniknąć później niebezpiecznych sytuacji. Jako ostatni zaprezentowali się leśnicy z okolicznych nadleśnictw, którzy radzili, jak zachować się w lesie, podczas gdy jest tam bardzo sucho, ze względu na wysokie temperatury. Jeżeli się zdarzy, że ktoś tam, powiedzmy gdzieś, jakaś grupka rozpali delikatne ognisko, pamiętaj, żeby to zagasić. Wolno tylko rozpalać ogniska, powiedzmy, jeżeli są tego miejsca przygotowane, czyli jakieś parkingi, jakieś miejsca biwakowania, wtedy można, a tak w ogóle nie wolno. Poza tym leśnicy ostrzegali przed niebezpieczeństwami związanymi ze żmijami, kleszczami oraz trującymi grzybami, których w naszych lasach jest całkiem sporo. Dzieci chętnie uczestniczyły w zabawach przygotowanych przez organizatorów, a także wykazywały się sporą wiedzą w dziedzinie bezpieczeństwa. No wspaniale, i kręciła wspaniale na bioderkach i na rączce. Mamy nadzieję, że nie tylko w teorii, ale też w praktyce będą je wykorzystywać w prawdziwym życiu. Witam Państwa bardzo serdecznie na otwarciu kolejnej ekspozycji w Wąbrzeskim Domu Kultury. Tym razem ekspozycja fotograficzna. Pocztówka z fotografii to cykliczny konkurs organizowany przez Wąbrzeski Dom Kultury w ramach promocji miasta Wąbrzeźna. Podsumowanie konkursu odbyło się w czerwcu podczas corocznych obchodów Dni Wąbrzeźna. Natomiast otwarcie wystawy pokonkursowej nastąpiło we wtorek, 21 sierpnia w Wąbrzeskim Domu Kultury. Ale zgodnie z technikami fotografii wykonałyście panie prace, które dzisiaj prezentujemy dla Wąbrzeskiego Domu Kultury. Te prace powstały podczas edycji ubiegłorocznej. Celem konkursu jest ukazanie perełek miejskiej architektury współczesnego Wąbrzeźna i odkrycie miejskich klimatów. Zdjęcia wspaniale ukazują różnorodność naszego miasta. Szukałam inspiracji do zdjęć, po prostu wędrowałam po Wąbrzeźnie, spacerowałam. Jak widać na mojej pocztówce jest rower, to akurat zupełnie spontanicznie zauważyłam jeden ze stojaków z napisem Wąbrzeźnie, no i myślałam, że będzie świetnie reklamować właśnie to miasto. Oprócz tego drugie zdjęcie tutaj nie widać, to są budynki właśnie z perspektywy takiej ujęte, żeby jak najlepiej je pokazać, również te odnowione, które teraz są kamienice w Wąbrzeźnie. Na zdjęciach no jezioro, kościół. Na moich pocztówkach bardziej skupiłam się na widokach naszego podzamku. Przedstawiłam wąbrzeskie łabędzie, różne zabytki. Jak się okazało, pasja fotografowania ogarnia coraz większą liczbę Wąbrzeźnian, a jej początkiem najczęściej jest pierwszy aparat. Pasja fotografowania to chyba od tego, gdy pierwszy raz właśnie dostałam aparat od moich rodziców, wtedy zaczęłam się tym interesować. Zachęcamy więc rodziców do inspirowania swoich dzieci, a może i wasze dziecko odkryje w sobie talent i pasję na całe życie. Z
Zdobywczyni pierwszego miejsca w konkursie, Natalia Krawczyk, ma też małe marzenia związane ze swoją pasją. Chciałam do Paryża bardzo jechać, tam fotografować właśnie. Największą nagrodą za wspaniałe zdjęcia było niewątpliwie umieszczenie ich na widokówkach z podpisem autora zdjęć. Fotografowanie w Wąbrzeźnie cieszy się coraz większą popularnością. Młodym fotografom życzymy celnego oka i wielu sukcesów w konkursach fotograficznych. Już po raz kolejny na wąbrzyskim rynku odbył się jarmark staroci. Na to wydarzenie zjechali się kolekcjonerzy nie tylko z regionu, ale i z zagranicy. Przywieźli ze sobą kolekcję cennej porcelany, zabytkowe naczynia czy zbiory płyt winylowych. Ostatnio specjalizuję się w porcelanie, przede wszystkim starej, oryginalnej. Rosenthal, grupa Rosenthala, Thomas, Arzbeck. Są pełne zestawy, są zestawy kompletne, nieuszkodzone, najwyższej jakości, tak powiem, lata 20. Rosenthal. I są, jeżeli komuś brakuje jakaś sztuka, na przykład są niepełne na 4, na 5 osób, albo jakaś talerzyk, albo coś tam brakuje, nie? Można sobie to kupić, ludzie też zbierają, interesują się tym. Po to są jarmarki, uważam, że można sobie nie tylko kupić komplet, ale jeszcze dokupić jakąś brakującą rzecz na przykład. Wśród zbiorów znalazły się również monety, książki oraz stare sprzęty. Ich wartość rośnie z roku na rok, a ich właściciele nie kryją dumy z ich posiadania. U mnie na stoisku są głównie wyrowy z mosiądzu i stopów cynku. I to jest taka kolekcja, czyli to jest raczej część kolekcji, ta, którą mam w nadmiarze i mogę ją albo ją wymienić z kimś na coś lepszego, co mnie interesuje, albo ktoś może to kupić, nie? To wcale nie drogo. Jarmark staroci to również świetna okazja, aby wymienić lub sprzedać zabytkowe przedmioty, jakie posiadamy w domu. Kolekcjonerzy chętnie doradzali i informowali o możliwej wartości danych przedmiotów. Nie kupiłem, no bo sprzedać to bym miał co. Ale jeszcze trzymam na razie, to szkoda. Zarówno sprzedającym, jak i kupującym czas spędzony na jarmarku umilał zespół Dolina Drwęcy. Piosenki w wykonaniu kapeli można już było usłyszeć podczas biesiady seniorów, która odbyła się 15 lipca na Podzamczu. To jest kapela ludowa z Lubicza Górnego pod nazwą Dolina Drwęcy. Działa przy klubie seniora Dolina Drwęcy. Posiadamy też zespół wokalno-instrumentalny, też o tej samej nazwie Dolina Drwęcy. Jarmark staroci już po raz kolejny cieszył się zainteresowaniem mieszkańców Wąbrzyźna mimo zapracowanego tygodnia. W galerii WDK znalazła swoje miejsce stała ekspozycja lwów oraz ikony autorstwa Ignacego Kowaliszyna. Ignacy Kowaliszyn pochodził ze Lwowa. Po II wojnie światowej osiadł w Wąbrzeźnie, gdzie pracował jako weterynarz. Jego pasją było malarstwo. Malował wiejskie krajobrazy, kwiaty. Jeden z cykli zatytułował Świat, który przemija. W jego twórczości ważne miejsce zajmowały ikony malowane według tradycyjnych metod. Zmarł w grudniu 2011 roku. W czerwcu tego roku z okazji Dni Wąbrzyźna otwarto wystawę prezentującą ikony jego autorstwa oraz pochodzące z jego zbiorów widoki przedwojennego Lwowa. Decyzją jego żony, Marty Kowaliszyn, zarówno ikony, jak i lwów zostały przekazane na stałe do Wąbrzyskiego Domu Kultury. Można je podziwiać stale w galerii WDK od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18 oraz w soboty i niedzielę od 12 do 18. Do 19 września potrwa nabór do kół zainteresowań Wąbrzyskiego Domu Kultury. Wśród nich m.in. nauka gry na gitarze. Rock, pop, jazz, klasyka, pomoc w wyborze instrumentu, nagłośnienia, podstawy home recordingu to tylko niektóre umiejętności przygotowane dla chętnych do nauki gry na gitarze. Zajęcia prowadzić będzie pan Rafał Janiuk. Mam doświadczenie, jestem po wydziale muzycznym na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Myślę, że lekcje będą przeprowadzane bardzo przyjemnie i wyniesiona wiedza będzie owocowała przy ogniskach, w domowym zaciszu. Będzie można ją wykorzystać wszędzie. Zajęcia odbywać się będą w poniedziałki. Poza nauką gry na gitarze chętnie będą mogli zapisać się do pozostałych kół zainteresowań. Koło szachowe, które podobnie jak zajęcia z gry na gitarze, jest odpłatne w kwocie 5 zł miesięcznie. Poza tym funkcjonować będzie koło teatralne, również odpłatnie za 20 zł miesięcznie oraz zespoły taneczne.
Chętnie mogą zgłaszać się osobiście do działu animacji, kultury i promocji miasta w Wąbrzeskim Domu Kultury lub pod numerem telefonu 56 688 1727 oraz 56 688 2342 wewnętrzny 24. Podczas olimpiady polscy sportowcy zdobyli 10 medali. Brązowy medal zdobyła urodzona w Wąbrzeźnie wioślarka Magda Fularczyk. Medalistka Igrzysk Olimpijskich w Londynie w dwójce pań Magdalena Fularczyk. Pani Magdalena wraz ze swoją partnerką Julią Michalską zajęły trzecie miejsce w wyścigu wioślarskich dwójek, który odbył się 3 sierpnia na torze wioślarskim w Eton Dolnej. Ja się za taką bohaterkę nie czuję, po prostu jestem zwykłym sportowcem, który zrobił swoją pracę i spełnił swoje marzenia. Także no, przezwyciężyłam wraz z moją partnerką i trenerem wszystko, żeby po prostu ten medal zdobyć. Zapewne nie wszyscy z Państwa wiedzą, że pani Fularczyk urodziła się 16 września 1986 roku w Wąbrzeźnie, gdzie pracowała mama naszej medalistki. 13 sierpnia na terenie przystani wioślarskiej przy ulicy Żupy w Bydgoszczy burmistrz miasta, pan Leszek Kawski, wręczył pani Magdzie kwiaty oraz upominki w imieniu własnym i wszystkich mieszkańców miasta. Serdecznie, serdecznie zapraszam. Dziękuję bardzo. I pani Magdo, oby w przyszłości ta głowa nie musiała się nigdy od mięśni odcinać, żeby zdrowie dopisywało, żeby sukcesów było jak najwięcej. Serdecznie zapraszam do Wąbrzeźna. W imieniu wszystkich naprawdę mieszkańców serdecznie wszystkim Państwu gratuluję. Gratuluję klubowi, gratuluję sponsorom. Dziękuję bardzo. Brązowa medalistka z Londynu zapowiedziała swoją wizytę w Wąbrzeźnie. Ma ona na swoim koncie medale Mistrzostw Świata i Europy, a w 2009 roku prezydent Lech Kaczyński odznaczył ją Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski. Bo ja chciałbym, żeby nasza młodzież, która też zdobywa, ma wiele sukcesów na różnych płaszczyznach, oczywiście sportowych, ale w różnych dziedzinach, żeby mogła się z Państwem spotkać, żebyście w nich pobudzili tego bakcyla jeszcze do tej walki, do tej pracy, oczywiście im dali, bo wiem, że wtedy tych sukcesów może być więcej. My ze swojej strony dołączamy się do życzeń, a o szczegółach wizyty pani Magdy w naszym mieście będziemy Państwa informować na bieżąco. Dziękuję bardzo za to, że szkolenie sportowe i współpraca ze szkołami i gimnazjum nr 6, i liceum nr 8 jest tak poukładana, że mamy takie wyniki. Dwa zwycięstwa i dwie porażki to dotychczasowy bilans Unii Wąbrzeźno. Po zakończeniu sezonu z drużyny Unii odszedł trener Walentin Guścin, który przyjął ofertę Sparty Brodnica. Unia ponownie znalazła się w punkcie wyjścia, bez szkoleniowca z zewnątrz. Poszukiwaliśmy i poszukujemy nadal trenera, z tym, że już może nie tak intensywnie jak wcześniej. Zarząd zdecydował, że wspólnie z Jarkiem Rupszlegerem poprowadzimy ten zespół. W okresie przygotowawczym zaszło kilka roszad w składzie. W drużynie pojawiło się kilka nowych twarzy. Wrócił do nas z wypożyczenia do Olimpii Grudziądz Filip Ciechacki, który przez ostatni rok grał w juniorach starszych Olimpii Grudziądz. Teraz zdecydował, że pomoże nam na pewno w tej rundzie jesiennej. Zobaczymy jak dalej, bo dostał się na studia na AWF w Gdańsku, także myślę, że jeżeli Filip zdecyduje, no to my byśmy bardzo chcieli i bardzo chętnie go widzieli w naszej drużynie przez cały sezon, ale zobaczymy jak się losy potoczą. Jednym z nowych zawodników jest Kuba Gościński, który do Unii trafił z Elany Toruń. Dodatkowo udało mi się transferować do naszej drużyny trzech chłopaków z Elany Toruń. Jest to Kuba Gościński, Bartek Gierada i Kuba Chomicz, który jeszcze no nie miał okazji się zaprezentować. Cały czas leczy uraz, którego się nabawił w tej przerwie letniej. No myślę, że za jakiś czas do nas dołączy i też będzie jakimś ogniwem tego zespołu. Znaczy, głównym moim zamiarem było to, żeby grać spokojnie. Tak się potoczyły wydarzenia, że wylądowałem tutaj. Na dzień dzisiejszy bardzo się z tego cieszę. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby grać i żeby nadal się rozwijać, a Unia mi to gwarantuje. Atmosfera jest bardzo fajna. Cieszę się właśnie, że właśnie tutaj wylądowałem. Zgranie na dzień dzisiejszy ciężko jest określić, gdyż jest trochę za mało czasu, późno w sumie
tak my dołączyliśmy do zespołu i trzeba jeszcze trochę poczekać, zanim to wszystko ruszy. Sezon Unia rozpoczęła od wyjazdowego zwycięstwa. W Pruszczu pokonała 2-1 miejscowy Start. Pierwszą bramkę w sezonie zdobył Oskar Olszewski już w pierwszych minutach spotkania. Po wyrównaniu rywali gola na miarę zwycięstwa strzelił Marcin Gołąb. Jednakże już w następnej kolejce, w inauguracyjnym spotkaniu przed własną publicznością, Unici ulegli spójni Białe Błota. Kolejnej porażki doznali w Jabłonowie Pomorskim, gdzie zmierzyli się z drużyną Rolko Konojady. Oba mecze zakończyły się wynikiem 1-0 dla przeciwników. W czwartej kolejce Unia podejmowała Chemika Bydgoszcz. Kibice mogli tego dnia obejrzeć 5 bramek i zwycięstwo biało-niebieskich nad groźnym rywalem 3-2. Cieszą 3 punkty przede wszystkim po 2 niepowodzeniach naszych ostatnich. Nie uczyliśmy się błędów w defensywie, ale na szczęście wygraliśmy to spotkanie. Moim zdaniem pełni zasłużenie, no ale przed nami jeszcze dużo pracy na pewno. Na pewno mogłoby być znacznie lepiej, bo te przegrane po 1-0 mogły skończyć się na pewno wynikami remisowymi lub przy odrobinie szczęścia naszymi zwycięstwami, choć no myślę, że jak na początek i jak na trudny okres ten przejściowy letni, gdzie z tymi treningami, z tą frekwencją i z tymi zawodnikami, którzy w ostatniej chwili do nas, że tak powiem, dołączyli, to ten początek nie jest jeszcze najgorszy. Myślę, że prezentujemy się na boisku w miarę dobrze i z meczu na mecz powinno być lepiej. Strzelcami goli byli dwukrotnie Marcin Gołąb oraz Sebastian Izbrand. Pierwszy września i 1 sierpnia to dwie ważne rocznice w dziejach Polski związane z II wojną światową. Obchodzono je również w Wąbrzeźnie. 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17 wybuchło Powstanie Warszawskie. Mimo że zryw zakończył się po 63 dniach klęską i zniszczeniem stolicy, ważne jest przekazywanie pamięci o tym wydarzeniu. W Wąbrzeźnie o godzinie W rozległy się syreny, a przedstawiciele władz samorządowych ze starostą Krzysztofem Maćkiewiczem i burmistrzem Leszkiem Kawskim na czele złożyli kwiaty i znicze pod pomnikiem Armii Krajowej w Wąbrzeźnie przy ulicy Górnej. Pomnik upamiętnia działaczy AK w naszym regionie, Zygmunta Kozielikowskiego i Jadwigę Łojewską-Stępniewicz. Natomiast 1 września kwiaty złożono pod pomnikiem żołnierza polskiego na placu Jana Pawła II. Upamiętniono tym samym 73. rocznicę wybuchu II wojny światowej i ataku hitlerowskich Niemiec na Polskę w 1939 roku. Wśród składających kwiaty, oprócz przedstawicieli władz samorządowych, instytucji i organizacji, byli też kombatanci wojenni, którzy sami walczyli w czasie wojny z hitlerowskim i sowieckim okupantem. W uroczystościach wzięli również udział harcerze oraz pszczelarze, goszczący w naszym mieście z okazji Wojewódzkiego Dnia Pszczelarza. W uroczystościach wziął udział również poseł Janusz Dzięcioł. Kwiaty złożono także na mogile żołnierzy polskich poległych w czasie wojny i spoczywających na wąbrzeskim Nowym Cmentarzu oraz na znajdujących się tam grobach 8 Polaków zamordowanych w Nielubiu w 1939 roku. 3 września oficjalnie w wąbrzeskich szkołach zainaugurowano nowy rok szkolny. W roku szkolnym 2012-2013 w całym kraju do szkół powróciło blisko 5 milionów uczniów i 660 tysięcy nauczycieli. W Wąbrzeźnie naukę w szkołach podstawowych rozpoczęło 1052 uczniów, w gimnazjum 505, natomiast w szkołach średnich powiatu wąbrzeskiego 1053. Rozpoczynającemu się właśnie roku szkolnemu Ministerstwo Edukacji Narodowej nadało hasło Roku Bezpiecznej Szkoły. Pani minister Krystyna Szumilas proponuje w liście skierowanym do uczniów, nauczycieli i rodziców, aby działania środowiska oświatowego skupiły się w najbliższych miesiącach na sprawach bezpieczeństwa i wychowania.
Według kalendarza roku szkolnego na pierwszy dłuższy odpoczynek uczniowie będą mogli sobie pozwolić dopiero 23 grudnia. Do szkoły wrócą zaś 2 stycznia, lecz tylko na chwilę, gdyż ferie zimowe w naszym województwie odbędą się w tym roku w terminie od 14 do 27 stycznia 2013 roku. Na wiosenną przerwę świąteczną młodzież będzie mogła liczyć od 28 marca do 2 kwietnia 2013 roku. Najszybciej sprawdzian swoich umiejętności będą musieli przejść szóstoklasiści, bo już 4 kwietnia. Na gimnazjalistów takie wyzwanie czeka od 23 do 25 kwietnia. Dzień później rok szkolny zakończą maturzyści, którzy zmagania z egzaminem maturalnym rozpoczną 7 maja. Natomiast pozostali uczniowie zakończą naukę 28 czerwca, a do szkoły wrócą 1 września. To już wszystko w wiadomościach. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia za tydzień.